Hej, hej, witajcie moje robaczki bardzo serdecznie. Dawno nie było ze samochodu tej rozmowy. Może zahaczę tutaj was. Jak będziecie lecieć, to was złapią. Słuchajcie, dzisiaj w samej bluzie jest 2 stopnie na dworze, ale ja tylko z samochodu. Halo? Ja tylko z samochodu i z powrotem, że tak powiem. Do szkoły, także ten daleko nie polecicie, bo jesteście zahaczeni dzyndzołem, ale mówię, może sobie pogadam, bo to wracamy do starych dobrych vlogów pod tytułem samochód, ja i wróżka w trasie. No, do szkoły jadę, nawet nie mam wam jak pokazać. A propos, nice, to nie był dobry pomysł. Czekajcie. To nie jest ekstradanie. Jesteśmy. Kurde, jak masz? Nie wiem, gdzie z wami porozmawiać. Może na oleju? Na oleju też będzie dobrze. Jestem. Wziąłem sobie barszczek z łóżka. O, to jest ładnie, bo widać perspektywę, kominek i tutaj o. To jest nasz bar najlepszy na świecie, pamiętajcie. Barchata. Tylko jak tu będziecie, nie zjedzicie nam wszystkiego. Chyba to jest nie sposób i nie można wszystko zjeść, ale jest, że dzisiaj tak nieładzony. Tego nie umyłam. Ja jak zwykle mam tylko ładne paznokcie. Mamy zawsze coś. Także dzisiaj będzie jedzony. Znaczy Dorota nic nie wzięła, miałam taki na barszczek. Bo ja się najadłam w domu tą zapiekanką. Jakoś mi tak mocno nie weszło. No. Ja się naskakałam. To nic nie weszło. Za kim skakałaś tam? Przez płotki? Z gitarą. Tak było. O Jezu, mój poznał. Ci wyszedł ten. No dobra. Chyba to. Pokażemy jak będzie. Tak. Zobaczymy ile będzie miała tam tych oczków w marszczu. To będę kwadratowa nic. A to w McDonaldzie. A przepraszam. O, teraz. Aha, kameru. Tu mamy te różne rzeczy do tego. O, tu żerżę. Mam cieplutkę. No bo ja wzięłam między nogi. Wzięłam między nogi budzi. No, tak, ale życie. Kamerę? Kamera no przecież nie barszczy. A jeszcze lampek nie ma. Chciałam pokazać, że my tu byli. Że chata. Jeszcze słoneczniki. Mam tu już nową porą. I Dorota. Na pewno dużo widzicie. I Duśka. Ale widzę, że chata zamontowała sobie światło, bo jak już tu gaszą, ciemności egipskie panują, to chociaż sobie światło zrobili, żeby trafić. Z latarni do tego wywane i dupy. Idziemy do auta. No to słuchajcie, nie ma co. Do domu czas jechać. Jeszcze mógłby być wyjazd. Wjazd i wyjazd. A tak to musimy cofać. Hejka, hejka, ja tutaj wypakowywałam różne rzeczy. Kalendarz vlogmasowy mamy. Słuchajcie, bo to jest tak. Przyszły rzeczy do kalendarza adwentowego na pewno. Ale ja tutaj kompletnie nie ruszam. To było na wierzchu, więc tak stoi. I to po prostu dam Dorocie. Niech rozporządzi i kiedy... No to jest ten kalendarz adwentowy od widzów. I kiedy dojdzie ona do wniosku, że będę rozpieczętowywała, to będę, więc ja nie ruszam. A z rzeczy, które nie były w kalendarzu adwentowym, to mam maseczku, czekoladku i piękną zieleń tego lakieru do paznokci. A brat Sylwester dał mi kalendarz adwentowy. Dzisiaj jest drugi. Ja go będę otwierać, jak nie będę zapominać. Dzisiaj jest drugi, więc mamy do otworzenia w sumie 2 okienka. Tutaj widzę dwójkę, ale chciałam zacząć od początku. Wy już na pewno widzicie, gdzie. O, na oku. Będziemy niszczyć oko jednorożca. Coś czuję. Dzisiaj jest piątek, czyli dzień. Cube. Ej, no to nie jest... Dobra. No, ale cień. Ale jest gwiazdeczka. Gwiazdeczka w jedynce była. Od widzów przyszły 2 rzeczy. Ale stwierdziłam, że jaki
Jak ma być, tak ma być. Poczekajcie, zobaczymy też gwiazdeczka. A może to są wszystko gwiazdeczki. Wherever w sumie. Ale kalendarz adwentowy otwarty. Mamy drugi. No, grudnia. A brat Sylwester, będę ładnie otwierać, to może ten. Brat Sylwester powiedział, że jednorożec ewidentnie się skojarzył ze mną. Jednorożec, dobrze mówię, nie nosorożec, jednorożec. To jest konik pony. Ale umówmy się, wygląda tęczowo. Na pewno pierdzi brokatem i sra tęczą, jak ja to mówię, więc to jest właśnie to. Jeszcze wam powiem, czy dobra ta czekoladka. Pokażę. A w ogóle czekoladka dobra. No bo nie wszystkie są dobre. A ta przypyszna, dobra. Idę zrobić picie, umyć głowę. Jutro nowa przygoda. Pa, pa. Hej, hej, a my dzisiaj zajmujemy się robieniem zaproszeń na jasełka. Tu mam czarną kartkę, na której wypróbowuję kolory. Jak wyglądają, a tutaj mam moje mazaki działające na złoto. I aktualnie, proszę Cię bardzo, aktualnie będę używała rogowego obcinacza, żeby ładnie zrobić kartki. A potem pomyślę, co dalej. Koncept jest jakiś, to Wam pokażę. Jest chociaż drobny szans na to, że pokażę Wam to w jakimś ładzie, a nie nieładzie, bo wiecie jak jest. No to ja mam takie świąteczne łóżko. Mam, znaczy świąteczne, zimowe, w kraty trochę świąteczne jakby. No, są normalne rzeczy, które są, ale właśnie mam taką kołderkę w kratkę. Kocyk, butelkowa zieleń, kocyk w reniferki, poduchy w kratę. No, jednorożec musi być. I czerwone poduchy. Oj, tak to u mnie nie wygląda. Tylko odbiegnie. No, bo zaraz będzie w nieładzie, a czasem się zdarza, że w ładzie. I mam jeszcze jelonka. Znaczy tak, kask. Tutaj mam dziewczynki. Tu mam żadanice wszelkie. Znaczy nie wszystkie. Te aktywne, że tak powiem. Kunie. Baby Jagi, przepraszam, czekam od Was, od Agaty, własne, cudze życie. Tu mam skrzata, tak ja się też kocham, wiesz? Tylko, że no tak, tak, ach, ach. Dostaję mu jelonek, skrzat, ozdóbka, o. A tu mam moje pudła do czego? Wiecie dobrze. Trzydełko, no nie? Kaski, rękawiczki, komin. No, takie tam. Na szybko. No. I właśnie chciałam Wam pokazać łóżko. To ciężko mówię, rozmawia. Ja mówię, nie wiem jak robią to perfumiarskie firmy, że mają idealnie to samo. No słuchajcie, więc mamy tak. Mamy z Tigera jedną rzecz. Ja mam nadzieję, że to się nie potłukło, bo jest to tak, jest to bombka. Panie mają dobrą taśmę klejącą i nie wahają się jej użyć. Bo ja nie jestem bombkowa, bo wiecie, że ja lubię te bombki takie z materiałowe i rękodzieło, ale nie mogłam nie wziąć za grosze, bo wiecie co to jest? Wisienka! Wisienka na torcie. I jeszcze cztery są, cztery. Nie wiem czemu tak aż, ale nie mogłam nie wziąć wisienki, bo wiecie, że nazwisko mam zacne. Podobno ilościowo drugie w Polsce, gdzieś tam ktoś. A ja to akurat bardzo proste do wymówienia, każdy wie. No nie mogłam nie wziąć wiśni. Prawda? To w ogóle koszt, nie wiem, 6-12 zł. Kompletnie Wam nie powiem nawet, bo zapomniałam. Ale to jakieś
sprawy bombkowo stanęło na jednej. No musiało stanąć na jednej, sorry, ale prawie stuwa za bombkę, ja rozumiem. Znaczy... A pani miała tyle ludzi tam, ale ludzi miała dobrą energię babeczka. Każdy sobie jakąś kupował, ja sobie również kupiłam oczywiście, że motocykl i oczywiście, że czerwony. A czy to nie było aż takie oczywiste, bo wszystkie trzy... Chociaż tak, gdybym miała kupić, mogła, ktoś mi powiedział, kup sobie drugi, to bym kupiła ten złoty, bo ten biały był biały, nie? W ogóle. Ale słuchajcie, ja nawet tego nie powieszę, tylko ja sobie to postawię i to będzie stało, nie? To założę się, że to będzie taka przysłowiowa ozdoba całoroczna. Wiecie, co to są? Świąteczne, długie podkolanówki, nie wiem, czy mi wejdą. Znaczy, patrzyłam, że są rozciągliwe w piorun, nie są jakieś bardzo złe. Umówmy się. Ja rozumiem, czy ja mam że tam... mówić, co to masz? Chude nóżki, jak zwykle powie. Chyba wejdą. Wejdą, jakoś standard, czy nic takiego, założę się, że... O nie, 75% bawełny. Wow. 20% poliamidu i 5% elastanu, jestem w szoku. No tak, kochana. Made in Poland? No dobra, nie są z Shinu, rozumiem. Przepraszamy, znaczy, cztery tychy. I jeszcze dwie rzeczy z tego, z Tigera i dwie rzeczy rękodzieła, bo w Tigerze było mnóstwo takich różnych, a ja sobie właśnie przypinki zapodałam. Jedna jest choinką, to już w ogóle jakaś cena była taka, a druga jest sankami. No i dwie rękodzielnicze rzeczy, to są przypinki pani tam Wełna Fils Sosie. One były bardzo tanie w porównaniu do wszystkiego. Mam brochy. I zobaczcie, pierwsza brocha jest takim kwiatem. To jest chyba czesanka, wełna, coś takiego, czy film. Pani opowiadała, że to... Artystka. I ona opowiadała różne. A ja lubię sobie gadać z ludźmi, jak już sami gadają i zaczepią. Więc tak. A druga na przemiennym kolorze. Czerwonym. Ty masz teraz tą twoją ładny ten szal, ale zobacz, też używać, po prostu. Jest bardzo prosta konstrukcja na agrafce. Bardzo prosta konstrukcja na agrafce. Zaraz się upierdzielę, będzie śmiesznie. I prosta konstrukcja na agrafce. Okay. Ej, słuchajcie, i po prostu macie outfit, no. No, jeden kwiat, już widać, że rękodzieło, tak? No już po prostu ja uwielbiam. I słuchajcie, szydełkowe i teraz kwiaty tak. Są do żadanic, ponieważ iż moje szydełkowe kwiaty nie... Koło pikapa. Wiśnia. Koło pikapa. Mądra wiśnia. Koło pikapa. Oh. Nice. No, pięknie. No,